Pani Marszałek, Wysoki Sejm, w imieniu Parlamentarnego Klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej pragnę przedstawić stanowisko klubu w sprawie senackich poprawek wobec projektu ustawy o gospodarce opakowaniowymi i odpadami opakowaniowymi. Prace nad tym projektem omawianej ustawy na etapie konsultacji społecznych wzbudzały wiele uwag i zastrzeżeń zainteresowanych organizacji i przypomnę, że jak wynika z informacji zawartych w uzasadnieniu do projektu, ponad 20 podmiotów zgłaszało swoje uwagi i sugestie. Część z nich była bardzo daleko idące, choćby te domagające się wprowadzenia zapisów powodujących obciążenie przedsiębiorców obowiązkiem zapewnienia odzysku i recyklingu na poziomie 100%, i dobrze się stało, że to nie znalazło ani w projekcie, ani w późniejszych pracach nie zostało wprowadzone. Klub SLD w dobrej wierze przyjmował wynikające z uzasadnienia z tych informacji, iż wejście w życie projektowanej ustawy nie spowoduje znaczącego wzrostu cen produktów w opakowaniach, ale w czasie prac nad tą ustawą nasze wątpliwości były coraz większe i też zapewnienia rządu, że rozwiązania zaproponowane nie będą miały negatywnych skutków w postaci kosztów społecznych i obciążeń finansowych dla konsumentów, wzrastały, i dlatego w czasie głosowania myśmy się wstrzymali od głosu. A wobec zgłoszonych przez Senat poprawek chcę powiedzieć, że posłowie klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej będą głosować zgodnie z przedłożeniem komisji. Dziękuję za uwagę.